Dużo się mówi ostatnio o duecie Edyty Górniak i Zdenka Martyniuka. Jak myślisz, jakby wyszedł im ten numer i co by mogli wspólnie zrobić? Ja myślę, że numer by wyszedł bardzo dobrze. Nawet mam pomysł na to, jak powinna się nazywać ta piosenka. Przez te oczy brązowe, tak? Bo on ma, znany jest z hitu, Przez te oczy zielone, a tutaj by było Przez brązowe, bo Edyta ma brązowe oczy, więc można by było zrobić właśnie taki taką przeróbkę tego utworu. Uważam, że jak najbardziej trzeba w życiu eksperymentować z różnymi formami muzyki i to naprawdę mogło być coś ciekawego. Czy myślisz, że bardziej Zenek przyciągnąłby Edytę w stronę disco polo, czy Edyta odciągnęła Zenka od disco polo? Ja myślę, że na pewno... Nie, to by było odwrotnie. Czyli Edyta by przyciągnęła Zenka bardziej do popu. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.